Halo, halo. To znowu my. Otwieramy, jak widzicie, wincik KW. Taki oto. Czyli do Audi A6C7 4G. Inaczej mówiąc. Znane z poprzednich gwintów KW, które otwieraliśmy, zestawik standardowo przez KW dodawany do gwintów. Przednia kolumna. Karteczka Achtung, Achtung. Tu jest podane, jaką siłą dokręcać tą nakrętkę. Tą, przepraszam, śrubeczkę nakrętce kontrującej. O tą. I właśnie tutaj nie można przedobrzyć, bo później zrywa się gwint w tej regulacji. Ale to jest tak specjalnie. Jak KW mówiło nam podczas szkolenia w Niemczech, zrobione, żeby po prostu nie uszkodzić amortyzatora, tak? Czyli dokręcamy delikatnie, nie drastycznie mocno, bo to nie o to w tym chodzi. No dobra. Druga kolumna. Identyczna. Amortyzator tylny. Nie ma za bardzo co oglądać. Jeden, drugi. Prężymy tył. Pod spodem regulacji. Okay. Delikatnie, żeby to nie spadło. Dzięki.